ligowym pomiędzy HC Tymbark oraz RSPL. HC Tymbark po wczorajszej porażce 1-0 z RSPL jest podrażniony i będzie chciało wyrównać stan pojedynku do 1-1. Jeśli RSPL dzisiaj wygra, zagrają oni z Dolby Sarant w półfinale trzeciego sezonu Haxball z Hockey Stars. A więc jeszcze czekamy, jak zawiedzę wyjdą na lodowisko. Trochę opóźnienie jest spowodowane kilkoma problemami sprzętowymi, ale już jesteśmy na lodowisku i możemy zaczynać. Sędziuje dzisiaj Leroy. Zawodnik, który szybciej zmienia niki niż kobieta. Humor. Tak więc jeszcze chwila, jeszcze moment i wystartujemy. Pierwsza tercja dzisiejszego spotkania. Tutaj pojawiają się małe lagi. A jeszcze chwila, problemy natury technicznej. Ale już ping pada. Ping spada, więc można grać. A więc no, małe problemy dzisiaj powstrzymują nas przed rozegraniem tego drugiego spotkania ćwierćfinałowego pomiędzy Hockey Klub Tymbark oraz RSPL. Ale nareszcie możemy rozpocząć. No chyba znowu ping rośnie. Tak jest, znowu ping rośnie. Ale rozpoczynamy, narzekają na lagi zawodnicy. Ping czasami skoczy faktycznie. No to są pierwsze takie problemy z tym hostem. Nie było ono sprawdzane wcześniej. Ale teraz przynajmniej u mnie ping się uspokoił, więc można grać. Gra będzie trochę losować. Patrząc na to, że faktycznie są lagi. Ale to gra na przewagę Tymbarka, który jest ogólnie gorszą drużyną. No teraz nie można narzekać na lagi. Ping jest dobry, tylko teraz rozpoczęcie było pychowe, czyli automatycznie szanse Tymbarka na wygranie w tym spotkaniu spadają. Powiedzmy trochę coś o składach. W bramce Dembele standardowo na defie Dakierot, nam idzie Sebol oraz na szpicy Ulgryk. Tymbark znowu też sygnował dwóch defów. Jest z nim Carlitos oraz Zerdion oraz Wojtos na napadzie. Na razie wyrównana gra, nie było jeszcze strzału na bramkę, co jest niespodziewane, patrząc na klasę obydwu zespołów. Jedna klasa, jedna drużyna jest o kilka klas wyżej. Znowu lagi narzekają? Nie. Ping rośnie. I znowu ping rośnie i spada. No to musimy chyba zmienić rooma w takim razie. Nie, no spada. I znowu rośnie. No a ten host dzisiaj też jest trochę no, popsuty. Chyba to jest ostatni raz, kiedy gram na hoście ode mnie. Dobra, więc amicy grają. No nie rzekajmy, jest ping 60. To jest jeszcze grywalne. O, Hick mógłby hostnąć ewentualnie. Dlaczego? No po prostu on ma lepszego hosta, ale on nie chce hostować zbyt często. Sebol nie może nic zrobić. Tutaj no lodowisko dzisiaj też jest trochę dosyć dziurawe. Przypogodała na ten Tymbark gospodarz tego spotkania na Capsule Arenie. No ping rośnie od kilku minut. Przed chwilą było 40, teraz jest 80. Przepraszam, 64, ale znowu spada. Ale i rośnie znowu. Bo dzisiaj już do tego meczu jest ciekawsze liczenie pingu na tym roomie. To jest naprawdę ciekawe. Nie wiadomo za ile wskoczy ping, a za ile zmaleje. No ciekawe jest to zajęcie. Znowu myślałem, że lag. Sebol, pierwszy strzał Rzemło! Nie zdołał obronić. Co zrobił Piotr Rzemło? Skoczył za linię. Może napisze, że lag, ale no. Od hosta to nie było. Ja nie laguję tak szczerze. Czasem rośnie ping, ale to jest w granicach rozumu. Taki przeskok miałem roży raz. Ale mamy 1-0, co nam ustawia trochę ten mecz. Tymbark musi się otworzyć i możliwe, że to jest ostatni akord Tymbarka w tym sezonie.
że jeśli przegra to spotkanie, będą musieli zmierzyć się z tym, że już więcej nie zagrają. Może ewentualnie się dostaną w tym sezonie i chyba, że dostaną powołanie na Mistrzostwa Świata. Wojto, z uderzenie, ale dosyć niepewne. Takie rozegrywa do Willa Griga, a jakby się nie minął z tym kroszkiem, byłoby 2-0. Carlitos ubiegnie go na kierot, chociaż ten mały roket nie mógł zabrozić bramce Dembele. Dembele już trochę agresywniej niż w poprzednim spotkaniu. Tam trochę się bał wchodzić za bramkę. Grig atakowany przez Carlitosa. Na ławce dzisiaj siedzi maestro, serbski talent i teraz za kierot. Wychodził na sam ze swoim bramkarzem. Wyglądało to coś komisję. Sebol! No, trochę za daleko był tego krążka, złe podanie trochę dla kierota, ale pomysł był dobry. Chociaż tak szczerze, patrzmy na ten wynik 1-0. Wygrywałem 1-0 w całej serii. Przypomnijmy, że seria gra się do 2 zwycięstw. Tak więc jeszcze jeden mecz musi wygrać drużyna RSPL. Znowu Pink skoczył. Może to ode mnie. Tak więc to jest bardziej ekscytujące od tego spotkania. Przyznajcie mi rację. Tylko 11 osób na streamie. Wczoraj było około 30. Grig. Dośrodkowanie. Carlitos betonuje, ale bramka takie roda kasuje ten beton. 2-0. Ale lagi, kurwa. No nie powiedziałbym. Teraz dopiero skoczyło. Tak więc 2-0, ale rzucanie na lagi. Każdy ma lagi, ale mnie nie laguje. Można też na streamie zobaczyć, że jakoś tak nie laguje. Jakoś bardzo. 2-0, a co zwiastuje nam pogromy drużyny RSPL w tym spotkaniu. Patrzę na ławkę rezerwowych. Nie widzę gracza, który mógłby odmienić losy tego spotkania. Zerdion do Wojtosa. Zerdion, tutaj próbują jakimś cudem wyrwać tę bramkę, ale muszą strzelić już, ja dwie, jeden kombek taki już zrobili, ale na drugi się nie zapowiada, gdyż właśnie, że po przeszłym sezonie... O, i tutaj powinna być kara, że mu za bramką, tak jest, 30 sekund. Sędzia Leroy pauzuje, kara 30 sekund za odbicie przez siatkę krążka. Że młoda nie wie, że trochę jest kara, no co się dzieje? Tutaj psuje ten mecz wyraźnie, że mu... Psuje. Strasznie psuje. No tutaj chciałbym trochę bardziej emocjonalnie mówić do was jako widzów, ale niestety nie da się, ten mecz jest bardzo nudny. Takiero do Sebola. No i teraz jeszcze ten kara dobija tak naprawdę Tymbark. Mogą stracić bramkę. Zera Carlitos był blisko betonu, ale nie musiał tego robić. No, bez betonu. Sędzia tutaj potwierdził. No więc jeszcze chwilę i skończymy tę tercję. Nie wiem, czy sędzia wie, że tutaj 30 sekund tylko za to. Przewinienie. Sebol, co zrobi? Sebol, Carlitos! No powinien być beton. Tak jest, sędzia pauzuje. Będzie VAR. Będzie VAR. No według mnie tu nie ma takiego czegoś jak 50 sekund. No nie wiem. Oj, teraz był lak jakiś potężny. Serwer chyba waliło. Proszę o potwierdzenie. Tak jest, serwer wyrzuciło. Tak więc będziemy musieli go zmienić. Podziękujcie za to Google'owi. Google zapewnia serwery na to spotkanie. Pytanie, czy w ogóle będę mógł się na to zalogować. Nie, VPS-a wywaliło. Nie połączymy się. Tak więc proszę streamera o puszczenie muzyki.
drugą tercję tych zmagań hokejowych. Druga tercja spotkania Tymbark RSP. I prawdopodobnie to ostatnia druga tercja w tym ćwierćfinale pomiędzy tymi. Też na trzeci mecz o wyjście się nie zapowiada. Kawa biała za 2,99, kawa czekolada Aqua Cafe za 3,99. Poleca akwari. Oczywiście trzeba się udać do Słowenii, żeby wypić takie coś. Nie dogrywamy tych 8 sekund według sędziego i rozpoczynamy drugą tercję. Tych zmagań hokejowych naszych. Całe emocje strzelił, nie powiem co. Gdzieś dzieci to oglądają. Ale jeszcze 10 minut możemy się dyrektować pięknymi bramkami zdobytymi przez RSPL. Na tym bramki Tymbarka się na razie nie zapowiada. Jeszcze grałem taką padakę jak swego czasu Żab. Tylko że zamiast Kibosa jest Carlitos. O, ja wam powiem, że po Aqua Cafe wyszedłem, przepraszam, znalazłem dziewczynę, gdzie podczas 17 lat mi się tu nie udawało, więc wniosek jest jeden, Aqua Cafe zmieni wasze życie. Nieważne jak drogie, jak drogo kosztuje, czekamy jeszcze na jeszcze jednego zawodnika, brakuje na razie zawodników w stronie Tymbarka. Na razie nie wiemy, co się dzieje. Nie ma jednego zawodnika. Jest 20:30, to jest walkover. Chociaż wiele tu nie zmieni, czy będzie walkover. Jakie 15 minut? Sędziu wbija na Ruma. Jakie 15 minut? 15 minut to jest od rozpoczęcia. Dziękuję, jeszcze minuta, ale no minuta, no to jest za długo, tutaj czekamy na mecz, a brakuje jeszcze jednego zawodnika, a Tymbark kompletnie połamany psychicznie, mentalnie i fizycznie. A wynik, pytają wynik, tutaj pyta Mauro OCD, więc ja odpowiem po angielsku. Now it's 2-0. But it will be walkover, I think. Wbija X-Play, ale to jest fake. To jest fake. Może być fake, ale już gramy. X-Play. X-Play. Nie wiem, czy może grać w tym meczu. Więc już rozpoczynamy te zawody. A więc druga tercja Rzemło. Blisko.
po raz trzeci załamanie swojej drużyny, straceniem trzeciej bramki. No teraz Dalagi nie może narzekać. Room jest czysty, wykres jest równy, jak pupciany jamowlak po urodzeniu przed wykorzystaniem seksualnym. Nieważne, co powiedziałem. Carlitos przy krążku przez chwilę da kierotko, a pastuje Semol, ale szeroka do Cerdona, ależ to obronił Rzemło. Niesamowicie, teraz musiał się popisać staniem w miejscu. Nikt by nie stanął na miejscu jak Piotr Rzemło w tej sytuacji. Niesamowity strzał, tu była szansa na 2-1 i ewentualnie zakończenie tego spotkania. X-play do Carlitosa, jest szansa, ale niestety złe ułożenie kija spowodowało to, że nie strzelił tej bramki, ale blisko jest, ale teraz Carlitos 2-1, jest jeszcze możliwe, proszę Państwa. Tymbark zaczyna odrabiać straty w tym momencie. Nie skreślajmy ich, to jest jeszcze możliwe. Carlitos strzela 2-1 i wlewa nadzieję do głów graczy Tymbarka i fanów Tymbarka, których jest niewiele. Też mi się wydaje, że X-Play to fake, zły nick ma, po nie grać na Ronaldo albo X-Play Games, a jest tylko na X-Playu. No ja bym sprawdził, czy nie jest to fake. Sebol odbija piłkę od... nie chcę mówić X-Playa, gdyż według mnie nie jest to X-Play. Powinien to sprawdzić. Potwierdzeniem. Sebol do Maestro. Maestro! Broni to Rzemło. Rzemło, który w prawdziwym świecie jest obrońcą przecież, przypomnijmy, jest obrońcą. W Wiśle Kraków grał swojego czasu, miał 40 overola. Ale teraz Rocket nie mogło tu zagrozić bramce. Tymbarka, Cebol atakuje zaciekle, odbija w boczną siatkę ten strzał. Wiesz, powiem jeszcze te zmiany. Maestro wszedł za napastnika drużyny RSPL. Teraz Rzemło broni ten strzał! Jeszcze Maestro ma szansę! Sebol może trochę przeszkodził, ale kolejny ostry strzał, który mógł zagrozić bramce. Przypomnijmy, że wpiszedł on za Grigas, X-Play tutaj na betonie. Sędzia to będzie sprawdzać, chociaż tu według mnie nie mogło być betonu. Znaczy mógł być, ale nie mogło być. Betonaj nie jest. I mamy jakże ciekawy VAR. Przy okazji zapraszam na Ligę Diamentową. Ligę Atletyki. Mówię, zanim je zdejmę. Zastartuję niedługo. Do Discorda proszę na priv. Oglądam tę sytuację na powtórce swojej na YouTubie. Na razie to nie jest ta sytuacja. Tu sobie przeszkadza przy strzale. Wy tego nie widzicie. Wygląda, jakby mówi sam do siebie. Teraz wszystko się okaże. X-Play bez betonu oczywiście. No nie wiem, gdzie tu baton widzieli. Myślę, że Zawisza XDD. Ale jednak został zdjęty przez sędziego. No może moja powtórka była zbyt niedokładna. Ale jest kolejna kara. Tym razem na minutę dla domniemanego X-Playa, więc muszą wytrzymać minutę z tym odrabianiem strat. Gdyż jeszcze strat nie mogą odrabić, został Zerdion, został Carlitos. Myślę, że to są domnicy defensywni, którzy jest sam w stanie obronić tę minutę. I potem jest z kontrą Dembele, dosyć niefrasobliwie były za polem ramkowym. Nie spodziewał się chyba, że tak się stanie. Też Cebol poda do Maestro. Cebol jednak ukiwał i kopie w słupek. No, każdy głupek trafia w słupek, mówił swego czasu Dariusz Szpakowski. Tutaj wyszli zbyt ofensywnie, może i to zemścić Cebol. Zerdion odbił ten krążek i nic się nie stało w tej sytuacji. Dakierot. Co on zrobi w tej sytuacji? Nie wiem, Sebol tam czeka na tyłach, wyszukuje swojej okazji. Sebol do Dakieroda. Dakierot kopie do Maestro. Dakierot, Sebol tam mrugał, czekał, chciał pokazać, że on tam jest i może to zrobić. Może strzelić bramkę, ale nie zrobił z tym krążkiem nic pożytecznego. Jeszcze Zerdion odebrał mu ten krążek. To jest podwójny wstyd. Proszę Państwa, Zerdion nikomu nie potrafi odebrać krążek. No chyba, że jest to Sebol. X-Play wszedł na lodowisko. Z innym numerem. No, proszę Państwa, on grał z siódemką. Sędziego proszę o... Nie, serio, on gra z siódemką. Co jest? No ja nie wiem. Fejkują chyba samych siebie. Sebol. Zagrywa. No spokojnie, RSPL, ta gra się ta opłaca. Ta gra się opłaca wyraźnie. Proszę Państwa. Carlitos.
Ależ teraz zagrał do X-Play, a X-Play, no pomylił się, minął się. To nie jest z najwyższej jakości fake, to jest chyba tylko, żeby zagrać. Chociaż nadal nie wiem, jakim cudem Tymbark strzelił tę bramkę. Ale to nazwiastuje przyjemny koniec meczu. Może jakiś beton będzie po stronie RSPL. Carlitos teraz zrobi błąd i Maestro strzela na 3-1 i to jest chyba koniec nadziei Tymbarka na to trzecie spotkanie o wyjście i to RSPL prawdopodobnie użyjmy w finale. Przepraszam, w półfinale rozgrywek trzeciego sezonu. Pierwsze rozgrywane w systemie best of three. Three. Nie wiem, jak to się czyta po angielsku, to nie zapyta F. Ale tak się czyta łatwiej Polakom. X-Play do Carlitosa, ależ było blisko uderzenia na bramkę, chociaż tam dakierot czuwał. Ależ teraz tutaj Carlitos uratował. Dembele przed save'em, Bolse, Bol 4-1. Jeszcze za 8 sekund kończymy drugą tercję. Za chwilę będzie ta piąta minuta drugiej tercji. No i dużo bramek, ale mało się dzieje. Proszę zobaczyć. No. Kto strzela, ten strzela. 4-1. No za dużo tu się nie dzieje. Rozpoczynamy tercję. Dembele nabity, ale tutaj no, nie miał szans. Obronić. Uniknąć tego betonu. Tak więc nie został zdjęty przez sędziego. Ależ tutaj był blisko obrony. Ale nie musiał nawet interweniować. Nie wiem, po co on to robił. Carlitos, Maestro przejął to. Podaje do Griga Sebol. Sebola już nie ma na lodowisku. Zastąpił go Will Grig i będzie zamiana pozycji między Maestro a Willem. Przynajmniej ja tak sądzę. Ryk. No, tutaj mogą bić głową Mora, bo strzelać więcej bramek. Dakiero tutaj niecelny strzał. A Tymbark będzie szukać okazji, żeby strzelić jakieś cudem te trzy bramki w ciągu tercji. Gryk, ależ to zrobił teraz żebro. Jakby tam nie było żebro, mielibyśmy kandydata do bramki ćwierć finału. Naprawdę pięknie to zrobił. Gryk do Dakiero daje szansę na kolejną bramkę ćwierć finału, ale bok bramki. No, tutaj dużo rzeczy się dzieje w tercji. Zaczyna się przyzwoić. No, po prostu, o piękne, to jest piękno hokeja. Oni chcą strzelać jeszcze więcej, żeby upokorzyć rywala. Mamy Wojtosa na lądowisku, zastąpił on domniemanego X-Playa. Wilgierik walczy tutaj na kije z Zerdionem. Zerdion wygrywa tę walkę. Co tu się dzieje? Dakierot jednak przejął to. Nie doszedł do niego tego żaden z zawodników Tymbarka. Prążek zbugowany zagrożkiem Carlitos, Maestro. Wybijał, chociaż tam był na posterunku Dembele. Nie musiało go to nawet być. A zabrał interwencję Dembele. Grig. Szansa na 5-1, ale Carlitos dobrze pokrył. To jest nawet dobry def. Nawet dobry, ale brakuje lepszego teamu. Chociaż jako bramkarz nie chciałbym mieć go na def. Ale Carlitos uderzenie Dembele broni. No Dembele nie musiał się tutaj za wiele wykazywać, a stracił jedną bramkę. Dembele był blisko betonu, Grig wychodzi z kontrą, Grig zaczeka na Maestro, ależ było blisko bramki na 5-1. Ale jeszcze kontra, Carlitos uderzenie Dembele broni. Ale tutaj dużo strzałów, tutaj gra się rozluźniła, widać to, że ani jedna, ani druga drużyna nie wierzą, że wynik się zmieni na korzyść drugiej drużyny. Tak więc po prostu grają to, co potrafią. Udają jak najwięcej strzałów. Tutaj już nie ma mowy o hamulca. Będą robić to, co chcieli. Zerdzior chciał zastosować Grigowi, ale że mu psuje mu te plany. Jeszcze Maestro to chodzi, ale obok bramki uderza serbski. Obecnie mit. Grig zapodaje do Dakiroda. Carlitos mógł tutaj zainterweniować, ale teraz wychodzi z kontrą RSPL. Grig, ależ to chciał ograć się Will Grig. No tutaj powerplay nic nie zmieni, więc nie będzie emocjonującego powerplayu. Dakierot kolejny strzał, broni go, znaczy nie broni go nikt, też przeciął obok bramki. Dakierot, to Maestro, ależ było znowu piękne, blisko pięknej bramki, gdyby tylko doszedł do tego. Maestro, ależ to zrobił Maestro, 5-1, ależ piękny strzał i piękna bramka, że mu nie miał szans tutaj zainterweniować, zanosiło się na tę piękną bramkę Maestro, kilka razy chciał to zrobić, ale w końcu mu to wyszło i mamy 5-1. Coś nieprawdopodobnego. 5-1.
i tutaj Tymbark, jeśli miał jakieś nadzieje na strzelanie tych trzech bramek, to na pewno ich nie ma teraz na czwartą. Grig, ależ chciał ograć Rzemu. To było takie zagranie na tak zwanego piesa, przez co no, Rzemu był blisko ośmieszenia samego siebie, chociaż już zrobił to dwa razy w pierwszej tercji. Ostatnie dwie minuty. Ostatnie dwie minuty tego niezwykle nudnego spotkania, chociaż ta trzecia tercja jest niezwykle interesująca, w przeciwieństwie do dwóch pierwszych, tej pierwszej w ogóle była taka nijaka. Zawodnicy walczyli z dziurawym lodowiskiem, a teraz mogą po prostu zagrać. W międzyczasie Zernion sobie jawczy. Jest pauza. Maestro turned into an old man when he said maestro. Możliwe. No tutaj przy takich bramkach człowiek się starzeje 10 lat z powodu tego, jakie emocje trzeba wyrazić. Musicie się z tym godzić. Dakiero, ty próbował oddać strzał, to nie wyszło. Wojtos przy krążku. Dośrodkowanie odbite od środka, od słupka. Maestro do Griga, Carlito za niego pokrył, Wojtos, gdyby był odwrócony trochę lepiej, mógł strzelić bramkę, Grig poda do Maestro, źle to odbił ten serbski pomocarz, nie wiem, czy on jest drugim napastnikiem, taktyka la Żabka na dwóch ST, Carlitos blisko, ale Carlitos dobrze to obroni. Nakierot do Griga. Ostatnia minuta, już jest power play, chociaż ten power play, jak mówię, nic nie zmieni, jest tak ogromny wynik, że ciężko coś zmienić. Carlitos szansa na bramkę, ale blisko tego był Dembele, zasłonił mu tak bramkę, że jedynie mógł super uderzyć i odbić głową w mur. Maestro jest prawdziwy maestro haksbalowy o hokeja, co było widać w tej sytuacji. Nikt jest nieprzypadkowy, Wojtos mógł strzelić bramkę, gdyby taki rot def drużyny RSPL. Nie zabronił tego, spusta bramka, Grig 6-1, wszedł do tej bramki, był chciwy, no i że, bo po co wyszedł do tego powerplaya? Nie wiem, ale jeśli chciał zabłysnąć, to mógł sobie mógł się obsypać brokatem, a następnie wkoczyć do jeziora. Maestro, uderzenie blisko bramki, słupek. A w sumie obok słupka, nie odbywa się to słupek. 6-1, no tutaj powerplay nie ma w takiej sytuacji najmniejszego sensu. Tutaj Rzemu, no gra no, po prostu jak tu Rzemu, jak 12-latek, bez ambicji. Ostatnie 8 sekund i zakończymy to spotkanie niezwykle emocjonujące. Dakierot jeszcze do Griga, jest szansa na bramkę, blisko, ale za ostry kąt. Koniec meczu, a jednak nie, jeszcze gramy. Jeszcze gramy, bez końca według mnie. Chyba krążek wyszedł, zanim coś tam zrobiliśmy. Dakierot, teraz będzie koniec meczu. Wynik to 5-1, dziękujemy bardzo za to spotkanie, do usłyszenia.